Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chcę Wam przedstawić kolejnego maluszka. I to maluszka dosłownie, jest to ten album w mniejszym rozmiarze, 16x16 cm, mieszczący zdjęcia 9x13. Popowiem Wam historię tego albumu na samym końcu może tego filmiku, ponieważ jego historia różni się od pozostałych. Myślę, że może Was zainteresować. Serdecznie zapraszam do wysłuchania do końca. Natomiast teraz skupimy się na samym albumie. Jak widzicie, płótno, którego użyłam do wykonania tego albumu, to płótno Kłaczek w kolorze pudrowego różu. Jest to taki jaśniutki róż, bardzo taki przyjemny, delikatny, pastelowy. Kolekcja, z której stworzyłam ten album, to kolekcja od Craft O'Clock. Witaj dziewczynko. Mamy tutaj również tekturki, mamy podpis album dziecięcy oraz te stópki z takimi serduszkami. Troszeczkę Wam przybliżę, żebyście mogli zobaczyć. Tu są też elementy wycięte. Mamy też jeszcze takie półperełki jako środki kwiatuszków. Tutaj bok jest nieoklejony i tył albumu. Bardzo przyjemny, mały maluszek do oglądania. Zapraszam Was do środka. Po raz kolejny miałam przyjemność stworzyć album z tej kolekcji. Jest naprawdę bardzo urocza. No i ten albumik ma w sumie 6 kart. Jest zbudowany metodą skrzydełkową. Jest taki dość prosty, ale uważam, że wyszedł bardzo fajnie. Na stronach, po lewej stronie, będą podklejone na piance 3D maty na zdjęcia 9x13, a po prawej stronie, na prawych kartach, będą no, jakieś takie inne rozwiązania na stronach. No i tu właśnie zaczynamy. Tu mamy miejsce na zdjęcia. Oczywiście wszystkie te elementy, które są tutaj, one są celowo podklejone tylko tutaj z boku, żeby swobodnie wkleić zdjęcie. Kolejna strona to już belly band, który znacie. Mamy tu również dodatki w postaci tego kółeczka, mamy misiaczka słodkiego. No a tu już książeczki. Celowo są nieoklejone, po to, żeby pomieścić jak najwięcej zdjęć, żeby tutaj po prostu przechować sobie już typowo zdjęcia. Takie książeczki można wyklejać 4 nawet zdjęciami. Także zobaczcie, już mamy tutaj 8 zdjęć. Przechodzimy dalej. Kolejna mata. No i kolejne takie dodatki. A tu mamy już klasyczną kieszonkę. No i 3 maty na zdjęcia. Takie maty na zdjęcia można wyklejać sobie jednostronnie, dwustronnie. Ja najczęściej drukuję sobie, znaczy przepraszam, wklejam zdjęcia dwustronnie, zwłaszcza jeżeli mam zdjęcia na papierze matowym. Wtedy nic się nie skleja i fajnie to wygląda. Można też przechować wtedy większą ilość zdjęć. Kolejna strona, zobaczcie, tu mamy taką ciuchcię. A tu otwieranie przy pomocy tego kółeczka. Otwieramy sobie w tą stronę i tu pokazują nam się w sumie 3 miejsca na zdjęcia. Pierwsze, drugie i trzecie. Oczywiście tutaj śmiało również można sobie wkleić zdjęcie. Albo nawet 2 mniejsze. Kolejna strona. Tu mamy taką śpiącą owieczkę. Mamy też śliniaczek. No a tu jest takie może mniej typowe rozwiązanie. Mamy tutaj takie trzymadełko luźnych mat. I piękna oczywiście grafika z kolekcji, jedna z moich ulubionych, zdecydowanie z tym konikiem również. I tu mamy luzem 2 maty. Tu oczywiście mamy magnes, więc to nam nie lata. Po wklejeniu zdjęć też nic nie będzie latało. Kolejna strona, tym razem wózeczek i bodziaczek. A tu już podpis moja dziewczynka. I mamy tak po skosie sznureczek. To sobie rozwiązujemy. Tu oczywiście wklejamy zdjęcie w te klapki, tak samo na tą dolną. No i tu oczywiście również zdjęcie. I to sobie zawiązujemy tak po skosie.
Dużo tego sznureczka tu jest. Ok, kolejna strona. Kolejne dodatki. Tutaj kocham Cię skarbie. Otwieramy sobie przy pomocy tego kółeczka. No i tu już oczywiście klapeczki do wyklejenia. No a tutaj w kieszonce mamy dwie maty na zdjęcia. Maty oczywiście można sobie też włożyć pionowo, bo wszystkie tutaj karty mają ten sam wymiar 15,5 na 15,5, także śmiało można włożyć sobie również pionowo. Kolejna strona, kolejne urocze grafiki, a tutaj mamy dodatkową kieszonkę. Rozwiązujemy sobie ten sznureczek i tu już mamy matę na zdjęcia. Tu akurat dałam 3 maty. Oczywiście można sobie włożyć również zdjęcia luzem. Ta kieszonka tutaj, o, mam nadzieję, że to widać, ona tu zmieści więcej zdjęć, także śmiało można sobie włożyć dodatkowe zdjęcia. Mogą tu również się zmieścić jakieś pamiątki, można sobie coś zapisywać w albumie i tu przechować, jak najbardziej. To wyszedł taki prosty, myślę, bardzo ładny, dziecięcy, słodziakowy album. I mieści 6 kart. Można go wykorzystać na zdjęcia dla maluszka do pierwszego roku życia. Wtedy każdą kartę można przeznaczyć na inny miesiąc. Jeżeli ktoś chciałby właśnie w ten sposób wykorzystać ten album, to do tej kolekcji są jeszcze dodatkowe takie karty z miesiącami, które również udostępnię razem z albumem. A można również przeznaczyć ten album dla starszego dziecka, jak najbardziej, już wtedy bez opisów tych miesięcy. Myślę, że on jest taki uniwersalny, bo dla dwulatka, trzylatka też świetnie się jeszcze nada. Może nawet dla czterolatka. Myślę, że dziewczynki lubią ogólnie tego typu rzeczy i w ogóle takie zwierzątka, kolory. No, sama mam dwie córki, więc chyba mogę coś na ten temat powiedzieć. Tak prezentuje się ten oto albumik, taki maluszkowy. A teraz, tak jak Wam obiecałam, krótka historia właśnie jego powstania. Żeby Wam o tym opowiedzieć, to w zasadzie muszę zacząć od początku. A więc skąd w ogóle pomysł na album właśnie w tym płótnie kłaczek? Otóż kiedyś zobaczyłam na jednej ze stron właśnie taki albumik z tego typu płótnem i bardzo mi się spodobał. I pomyślałam sobie, że akurat byłby to idealny prezent dla mojej koleżanki, której urodziła się córeczka. Jeszcze oczywiście nie robiłam tego typu albumów z takim płótnem, więc byłam takim świeżakiem, ale kupiłam od razu całą rolkę od producenta. No i wzięłam się za tworzenie takiego albumu. I słuchajcie, kupiłam rolkę metr chyba na 1,40 m, więc stwierdziłam, że chyba z tego to wykroję nawet 12 okładek, jak nie lepiej. No to w ogóle się cieszyłam, że zrobiłam interes życia. No ale tak, zaczęłam kleić to płótno i okazało się, że to nie jest takie proste. Zepsułam chyba w jeden wieczór około 5 okładek albumowych. Zrobiłam 5 dokładnie takich baz. Wszystkie od początku do końca oczywiście. No i okazało się, że coś nie bardzo to wygląda. To znaczy, a to mi się gdzieś tu przedziera, a to widać pod spodem klej, że jest jakaś tam stróżka tego kleju. No to już klej nie bardzo, to później na taśmach robiłam. No ale gdzieś te odległości między tekturami jeszcze też nie były takie. No i powiem szczerze, trochę się podłamałam tym, że chyba nie dam rady stworzyć albumu właśnie w kładku, ale byłam mega zawzięta w tym, bo bardzo mi się podobało sam ten materiał w dotyku, jaki on jest. No już miałam koncepcję tego albumu, nie, już było wszystko zaplanowane, więc stwierdziłam, nie, muszę do tego dojść. No i właśnie 5 albo 6 nawet okładek albumowych mi zeszło, zanim doszłam do tego, jak pracować z tym materiałem. I teraz uważam, że nie jest wcale on taki straszny, trzeba przestrzegać kilku zasad. Ja już też wymyśliłam pewne swoje patenty na niego. I powiem Wam, że ta baza właśnie to była 6. albo może nawet 7. baza, z której byłam zadowolona.
I ona powstała, słuchajcie, to było już ponad rok temu. Także ta baza trochę już ma. Jak pewnie wiecie, ostatnie albumy, które robiłam w kłaczku, to już jest nawet inny kolor takiego różu. To już jest bardziej brudny róż, nie taki pudrowy jak ten. Więc to chyba ostatni taki album. No i tak, i miałam zrobioną tą bazę. Później oczywiście cały album, który też możecie obejrzeć na moim kanale. Jest to chyba pierwszy album właśnie w kładku z kolekcji Maleńki Cud. A ta baza to już była jedna z tych właśnie baz, z których byłam już zadowolona. To była szósta lub siódma baza. A kolejna to już właśnie była baza na album dla tej mojej koleżanki. A jeżeli chodzi o papiery, to słuchajcie, ten album tak naprawdę powstał z czterech arkuszy papieru, tego pełnowymiarowego, 30 na 30, plus arkusze dodatków, bo kiedyś jak robiłam album dla córci, kupiłam mnóstwo tych dodatków, tych dodatkowych kart, dodatkowych elementów do wycinania, mnóstwo mi tego oczywiście zostało na inne prace i właśnie ten album jest w dużej mierze stworzony właśnie z tych dodatków, plus oczywiście te cztery duże arkusze, które miałam. Tak starałam się to stworzyć, żeby nie było widać, że oczywiście, że to jest takich, powiedzmy sobie, resztek, ale uważam, że wyszedł bardzo fajnie. I ja też lubię, kiedy na przykład pracując z daną kolekcją, zostaje mi już mało ścinek. Mam wtedy takie poczucie, że wykorzystałam tak w 100% daną kolekcję. Nie zostało mi wiele papierów, jest to takie może bardziej eko, tak mi się wydaje. Więc no właśnie ten albumik powstał no z takich pozostałości po poprzednim dużym albumie, który robiłam. A wyszedł, uważam, bardzo fajnie. Cieszę się, że sięgnęłam do tej bazy, że gdzieś tam ją zostawiłam, bo pierwsze oczywiście no to poleciały do kosza bazy, ale z tej już byłam na tyle zadowolona, na tyle jest dobra, że uważam, że można śmiało po prostu ją okleić, stworzyć z niej album i później Wam pokazać. Także taka oto historia tego albumiku. Ten albumik, jeszcze krótko powiem, że trafia do sprzedaży, bo uważam, że jest bardzo fajny. Pomysł na taki fajny prezent, nie jakiś wielgaśny album, ale taki prosty, użytkowy album, który ma przechować fajnie zdjęcia. To jak najbardziej się taki albumik sprawdzi, także on trafia do sprzedaży. Oczywiście opublikuję post z jego wyceną tradycyjnie. No i będziecie mogli go sobie zamówić. Oczywiście pamiętajcie również o tym, że do takich mniejszych albumików, mniejszych projektów ogólnie można sobie domawiać również kartki, boksy, jeżeli macie ochotę, nie tylko sam album, który stworzę z tej samej kolekcji. Zostało mi jeszcze dodatków sporo, także coś jeszcze na pewno fajnego można do tego stworzyć. Wszystkie szczegóły oczywiście kontaktu do mnie znajdziecie w opisie do filmiku. Dziękuję za wytrwałość, za słuchanie. Dzisiaj trochę dłuższy filmik, trochę Wam poopowiadałam. Mam nadzieję, że zostaliście ze mną do końca. Jeśli tak, to bardzo się cieszę, bardzo Was pozdrawiam. No i słyszymy się w kolejnym filmiku. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.